Po interwencji mieszkańców do naszej redakcji dowiedzieliśmy się, że na terenie gminy Jasło przestanie jeździć miejska komunikacja samochodowa. Czy jest to prawda? No to o tej decyzji nie wiem, czy przestanie jeździć. Wiem, że co mogę powiedzieć, że prowadzimy rozmowy już od tamtego roku z panem dyrektorem MKS-u i jakie decyzje będą podjęte, nie umiem powiedzieć, ale z kolei chcę powiedzieć, że wnoszę do Rady Gminy, aby gmina przekazała dopłatę do MKS-u na poziomie 80 tysięcy złotych w tym roku, dlatego że no, środki finansowe, którymi dysponuję, nie pozwalają nam na większą dopłatę. Mm-hmm. A jakie będą decyzje zarządu, czy dyrekcji, czy pana burmistrza, to nie mogę powiedzieć. Jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, czy były już jakieś rozmowy i jaka będzie alternatywa, czy będzie nowy przewoźnik? To znaczy, no powiem, że przychodzą na nas też inni przewoźnicy, którzy, powiem tak, że prywatni przewoźnicy, no w jakiś sposób nawet mają pretensje, że my dotujemy MKS, a jako konkurenta ich, a oni nie uzyskują tej dotacji. I też są takie deklaracje ze strony no, dwóch przewoźników, że jeżeli by się linie zlikwidowało przez MKS, to oni będą. Mhm. Ale to są deklaracje, jak gwarancji za to nie da. Dla internetowej telewizji Podkarpacie wywiad przeprowadziła z wójtem gminy Jasło, panem Stanisławem Pankiewiczem, Justyna Konieczna.